witajcie grzesznicy. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to gorąco do tego zachęcam. I nie zapomnijcie też zdusić dzwoneczka, żeby być z filmami na bieżąco. A co do wojskowej, znów tam wróciłem. Więc zachęcam do oglądania. I zobaczcie, co się działo. No, witam wszystkich. Na kanale Dzień Głowcy, jestem Amelia. Jestem z kanału Amelia Rankę. Amelia, powiedz, co się stało tam w kiblu. Dobrze. Ogólnie ja nie umiem nagrywać, więc nieważne. Ale... O Jezu, nie widać mnie. Ale jak ktoś był sam w domku, to tutaj ogólnie było lustro. O, te. I ogólnie jakby lustro się zbiło, to by spadło tu, do wanny, co nie? To się otwiera w tą stronę, więc do ściany. A, dobra, ten lustro się zbiło i nie spadło tam, do wanny, tylko tu spadło. Więc, o mój Boże, jakiś duch na bank, jakiś duch. Pokażę wam sprzęt, jakiego dzisiaj użyjemy. Pierwsze, będzie kamera mocna, noctowizor, miernik faraktomocy tych, głośnik Sega z B7 i modulator głosu. No, i to wystarczy w sumie na ten... Na dzisiaj. A, jak zwykle. Słowa duchów są czerwonymi literami, a moje białymi. Teraz pokażę, że pojawił mój eksperyment. Chodzi o to urządzonko. Czyli modulator głosu. Może usłyszeć jego głos. Zaczyna być bardzo blisko mikrofonu. Jeszcze? I to zostawię, jeśli coś z tego usunie, to będzie zajebiście. Gdy już przygotowałem sobie cały sprzęt, postanowiłem sprawdzić szafkę, z której spadło lustro, miernikiem fal elektromagnetycznych. Przykładam miernik do tej szafki, z której lustro spadło. Ale dobrze wiemy, że szafka nie wydziela prądu. No, odczyt jest. Jak ja w tym miejscu, gdzie było lustro. Najpierw kamerę umieściłem w łazience na pół godziny. Oto co uchwyciła. Już głos wolący chodź oraz rogata twarz wystająca z zafotryny. Potem przyniosłem kamerę do kuchni i została tam sama na godzinę. Nie, to jest czas na kuchni. Tak to uchwyciłam się poznać małej dziewczynki. A na koniec wziąłem kamerę do pokoju naprzeciwko łazienki.
Kim była ta zakapturzona postać? Duchem? Demonem? A może człowiekiem cienia? Może już kiedyś poznam odpowiedź na to pytanie. Albo i nie. Następnie odpaliłem SB7. Boisz się światła? Dlaczego mam czekać? Co, nie da żadnej otwory? Podaj mi swoje imię. Wow. Nie no, jak chcesz to poprawić. Dobry jesteś. Po co tu jesteś? Jaki jest cel twojej wizyty? Czy jesteś to jeszcze? Nie chcę coś powiedzieć, to powiedzę tego urządzenia. Tylko tak się mogę sam skontaktować. Nie mogło oczywiście ten zabrać na nagrania z dyktafonu. No nie możesz mówić, co ci się żywnie podoba. Później poszedłem się rozejrzeć po mieszkaniu.
Bardzo dowolne. Nieźle, co? Umieściłem kamerę więc ponownie naprzeciwko łazienki. To dowód na to, że było tam więcej duchów niż tylko jeden. A następnie udałem się do łazienki i tam odpaliłem SB7. Czy to ty rozwijesz jutro? Czy jesteś tu teraz ze mną? No i to na tyle w tym odcinku. Wojskowa jak zwykle mnie nie zawiodła. Pamiętajcie, jeśli się podobało, zostawcie suba, lajka oraz dzwoneczek. Do następnego. Amen.